dobry, nazywam się Jacek Grabowski, jestem fizjoterapeutą i szefem Centrum Rehabilitacji Sportowej. Jedną z usług, którą proponujemy naszym pacjentom, jest trening funkcjonalny. Czymże jest trening funkcjonalny? Jak sama nazwa wskazuje, ma to doprowadzić pacjenta do rozwoju czy też do powrotu pewnej funkcji. Dla jednych tą funkcją będzie chodzenie i bieganie, czyli takie bardzo podstawowe cechy motoryczne. Dla innych będzie to wyczyn sportowy, który być może już kontynuowali przed swoim urazem czy operacją. Ze względu na cel, którego oczekuje od nas pacjent, będziemy dzielić trening funkcjonalny na trening medyczny lub też na trening funkcjonalny sportowy. Trening medyczny jest naturalną kontynuacją procesu rehabilitacji. Pacjent po zniesieniu przez terapeutę bólu, stanu zapalnego, po kilku tygodniach ćwiczeń najczęściej trafia pod opiekę trenera od przygotowania motorycznego i kontynuuje rozwój swoich cech motorycznych pod jego opieką. Jeżeli chodzi o osoby, które chcą kontynuować razem z nami swoją przygodę ze sportem, proponujemy im trening funkcjonalny sportowy. Jest to kolejny poziom zaawansowania, gdzie trenerzy rozwijają kolejne umiejętności i cechy motoryczne naszych pacjentów. Trening funkcjonalny sportowy to także oferta dla osób zdrowych, które chcą trenować z nami, tak żeby podnosić swoje umiejętności sportowe, fizyczne, rozwijać cechy motoryczne, które są im potrzebne do danej dyscypliny sportu. Pracę z takim pacjentem zaczynamy od bardzo dokładnego przetestowania osoby badanej. Są to testy subiektywne oceniające wzorce ruchowe, stabilizację kręgosłupa i stabilizację stawów kończyn oraz testy obiektywne, które wykonujemy przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Na tych maszynach możemy dokładnie zbadać siłę mięśni oraz poziom wytrenowania równowagi. Dopiero po dokładnym przetestowaniu mamy pełen obraz cech motorycznych pacjenta i w zależności od tego razem z pacjentem dobieramy cel wspólnych naszych zajęć. Dodatkowe testy to testy składu ciała, które w jasny sposób pokazują nam, jaka jest zawartość procentowa naszych mięśni, tłuszczu, tkanki kostnej oraz, co najważniejsze, jaka jest zawartość wody w naszym organizmie. Mając te wiadomości, możemy też skierować pacjenta na konsultację dietetyczną, żeby stworzyć mu lepsze warunki do treningu. Serdecznie zapraszam na cykl filmów, w których będziemy pokazywać pracę naszych trenerów z pacjentami.